Royal Enfield Super Meteor 650, pieszczotliwie nazywany przeze mnie moim bombowcem. 3500 km na liczniku, nakręcone w niespełna 2 miesiące. Jakie modyfikacje poczyniłem? Ochrona silnika, rury Gmole firmy Givi, pokazywałem to na kanale, montaż. Pomalowałem panele boczne, dlatego że tutaj pod... Pomalowałem, ale to jest folia, także pokryte są folią. Co tutaj mamy? Pod spodem jest taki szpetny napis Super Meteor 650, którego niezbyt lubiłem, ale nie zdrapywałem go. Po prostu mogę ściągnąć tą folię i to jest zupełnie odwracalny proces. Kolejna sprawa to jest Scott-Oiler E-System. Fantastyczny. Fantastyczna oliwiarka, mogę szczerze polecić, ona ma tylko jeden minus. Minusem jest cena. Cena jest naprawdę spora, bo to jest w okolicach, a nawet ponad 1500 zł. Zastosowałem E-System z dyszą Skorpią, ponieważ z tej strony jest też tłumik, więc żeby nie chlapało na tłumik, jak najbardziej to się sprawdza. Tutaj mamy pod spodem airbox i filtr powietrza, który zamontowałem, filtr DNA pełnego przepływu, po to, żeby odetkać ten dolot powietrza, żeby silnik nie był dławiony, żeby on sobie pięknie pracował. Uchwyt na telefon, no to jest normalna sprawa, łącznie z ładowarką indukcyjną. No i tutaj mamy z czujnikiem wstrząsów Scott-Oiler. On tutaj ma wewnątrz wbudowany akcelerometr, który w przypadku przeciążeń mierzy sobie przeciążenia i dawkuje olej. Zużycia w motocyklu nie widać. Jest zrobiony rzeczywiście solidnie. Made like a gun. Rzeczywiście solidnie jest wykonany. Wszystko jest potężne, siermierzne, dobre hamulce. Mówię to w porównaniu z akcesoryjnym wydechem, który niby jest zrobiony z nierdzewki, ale powiem Wam, że jak montowałem, to były niedoróbki, bo troszkę jest przesunięte mocowanie. W związku z tym trochę źle siadał na rurze. Te odległości nie pasowały. Musiałem tam sztukować. To też jest na moim kanale. Kolejna sprawa to dmuchało tutaj wełną. Też mi się to nie podobało. Nie wiem, będę musiał go prawdopodobnie rozebrać na koniec sezonu, ale na razie jeżdżę. Jest solidnie przymocowany. Wykonałem swoje DB Killery, ponieważ tamte standardowe, które były w zestawie, one gwizdały. On gwizdał brzydko. Teraz zrobiłem DB Killery na wzór tych, które są montowane przez Aroa i przez Leo Vince. Pracuje teraz super, także to mi się bardzo podoba. Taki Harley dla ubogich. Ale dźwięk silnika, ten wydech rzeczywiście podkreśla. Pora będzie niedługo na wymianę oleju. Częściej ten olej zmieniam, ale mam ambitne plany sporo pojeździć w tym sezonie. Myślę, że będziemy się zbliżać do 20 tysięcy na koniec sezonu. Pora uderzyć w drogę. Do zobaczenia na trasie. Dobrze, pora powiedzieć kilka słów o wadach i zaletach tego motocykla, od mojego super bombera. Świetna pozycja za kierownicą, trochę za daleko jak dla moich krótkich nóg oddalone sety. Jest to wszystko wygodnie, ale jak przyłożę na autostradzie ponad 140, to ponad 120, to mi zwiewa, próbuje mi zwiać nogi, prostuje te nogi. Nie ma takiego naporu na klatkę piersiową, jak w Rebelu było, także tutaj nie jest źle. Świetnie odjeżdża od wolnych obrotów, to znaczy nie ma czkawki. Nie ma takiej sytuacji, jak była w Rebelu, że wolne obroty, rondo, próg zwalniający, odjeżdżamy na dwójce i on się krztusi, trzeba było troszkę mu zadać tego gazu, dopiero później dołożyć. Tutaj nie ma problemu, można odwinąć, on pojedzie. Może trochę momentu obrotowego brakuje, czy mocy, ale niekoniecznie. To z tym można żyć, bo tu jest wystarczające momentu i mocy, żeby przyjemnie sobie jeździć. Natomiast największym minusem według mnie to jest brak obrotomierza. Brak obrotomierza jest
tragiczny. Dlaczego Brotomierz? No bo załóżmy, że jadę na autostradzie, no i chcę wiedzieć też katalogowo przy chyba 7700 jest maksymalna moc podawana, więc wiadomo, że odcinka będzie trochę wyżej. No ale nie wiem, czy ona jest przy 8 czy przy 8,5. No i teraz ważna sprawa, no bo jeśli lecę autostradą dłuższy czas, to chcę wiedzieć, czy ja mam 5000 obrotów, czy 6. No bo jeśli 5, to ok, no ale 6 to już jest trochę sporo, zwłaszcza jeśli on ma w okolicach 8 maksimum, więc może go to męczyć, więc daleko się nie da jeździć z taką prędkością rzędu 140. Zakładam, jeśli miałbym obrotomierz, zobaczyłbym, co się dzieje. A ten tripper, no to tutaj można powiedzieć, że to używam go jako dużego zegarka. Nic ponadto. On też w zwykłym meteorze jest. W zwykłym meteorze jest taki sam ten tripper, chyba w Himalajanie, jest w kilku modelach. W każdym razie są tego zwolennicy, no ale tak czy inaczej jest tam taka apka mniej lub bardziej pożyteczna, która trochę kosztuje producenta mniej lub bardziej przyjazna użytkownikowi, zależy jak kto lubi. Ja jej nie lubię po prostu, bo to jest kolejna rzecz, do której się trzeba logować. Poza tym tam widzimy tylko, tak jak robiłem film o tym osobny, po prostu tylko najbliższy skręt, natomiast nie widzę, co on mi proponuje, jaki mam jeszcze dystans całkowity. Nie lubię tego. Szczerze, mógłby być taki fajny obrotomierz. Albo centralnie jeden zegar i na tym zegarze na zewnątrz, tak jak w Nowym Himalajanie jest to zrobione, obrotomierz, a w środku cyfrowo prędkość. Ta prędkość i tak będzie tutaj z czujników podawana, więc to jest kwestia jak on to przetworzy. To jest według mnie największa bolączka. Następna sprawa to licznik przebiegu całkowitego. Ma 5 miejsc, 99999 i nic więcej. A przepraszam, jeszcze kropeczka i 900 metrów. Po co i komu? Pisałem do Royala, do Indii. Powiedzieli mi, żebym zapytał u dealera. No ale z dealerem jest tak, że jak miał problem powiedzieć mi, jaki olej przychodzi do tego motocykla, to myślicie, że on odpowie na takie pytania? Słabo to widzę. Te motocykle się sprzedają pomimo starań tego dealera, o którego pytałem. Także to jest duży minus, 99 tysięcy. Przecież przy sensownym serwisowaniu mnóstwo interceptorów ma przebiegi powyżej 50 tysięcy, spotkałem 70 parę tysięcy kilometrów. Gdzieś tam ktoś lagi robił. Lagi, tylne zawieszenie, jakieś klocki hamulcowe i chyba sprzęgło zmieniał. A tak to nic takiego nadzwyczajnego się nie działo. Więc no szkoda po prostu. Ktoś za ileś tam lat kupi ten motocykl, przeskoczy mu i co? I jest kłopot, no bo odczytują na stacji diagnostycznej, jednego roku będzie miał 95, a drugiego będzie miał 1000. No i co? No i takie trochę to jest słabe. Widzę, że to samo jest zrobione w Shotgunie. Ten sam licznik, ten sam problem. Natomiast o ile Technical Support obiecał mi odpowiedzieć, tak milczą. Nic tam się nie działo, nic się nie wydarzyło. Niestety nie odpowiedzieli. Kolejnym plusem to jest piękny dźwięk silnika.
ale szczególnie na tym akcesoryjnym wydechu Rino i z filtrem DNA. Chociaż dorobiłem sobie mój własny DB Killer, ponieważ tamten świszczał. Nie wydobywał basu, tylko świszczał, co mnie irytowało mocno.